Ponad 1000 osób w ciągu 2 miesięcy przywiozło odpady do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach. W oficjalnej uroczystości wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk, szef Sejmowej Podkomisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit oraz samorządowcy 8 gmin tworzących Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Od ponad 2 miesięcy mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą przywozić i bezpłatnie oddawać odpady problemowe w centralnym PSZOK-u. Od chwili uruchomienia trafiło tu ponad 200 ton odpadów różnego rodzaju. W poniedziałek miała miejsce oficjalna uroczystość otwarcia, połączona z tematyczną konferencją naukową. Wstęgę przecinali Tadeusz Arkit, szef Sejmowej Podkomisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami, Anna Larsson z Konbio AB, Emilian Stańczyszyn, przewodniczący ZGZM oraz Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Polkowice i cały Związek Gmin Zagłębia Miedziowego cechuje wysoka kultura segregacji. Świadczą o tym wyjątkowe efekty osiągane przez mieszkańców, możliwe dzięki dobremu systemowi, o czym z dumą mówił przewodniczący związku. Jeśli chodzi o ten centralny PSZOK, to najważniejsze, że w pierwsze 2 miesiące ponad 1000 odwiedzin, ponad 216 ton odpadów różnych frakcji tutaj ludzie przywieźli. A jeśli chodzi o gości, no cóż, niosła fama, że w swojej kategorii, a więc segregacji u źródła, edukacji mieszkańców, wskaźników segregacji, wykonujemy już wskaźniki 2018-2020 roku, a dzisiaj goście tylko to potwierdzili. Nie ma innego tak dobrego miejsca w kraju. Oczywiście jeszcze wiele przed nami, zbieranie odpadów biodegradowalnych, tych kuchennych, ogrodowych, ale to tylko Poznań robi. Ale dzisiaj Poznań będzie nas tutaj uczył, jak iść ich drogą, bo lepiej czasami wzorować się na kimś. Wcześniej musieliśmy się wzorować na Norwegach, bo przykładów nie mieliśmy. Dzisiaj będziemy się wzorować na liderze polskim w zakresie tej frakcji biodegradowalnej na Poznaniu. A więc myślę, że kwestia kilku lat i będziemy mieć model docelowy, który wymaga od nas Unia Europejska i będziemy na pewno pierwsi w kraju, którzy to zrobią. Otwarcie centralnego PSZOK-u to nie tylko ceremonia przecięcia wstęgi. Gospodarze zaplanowali to jako spotkanie osób zajmujących się gospodarką odpadami, aby mogło stać się panelem wymiany doświadczeń i znajdowania rozwiązań. Stąd zaproszeni goście. Mieliśmy 2 najważniejszych profesorów w kraju w zakresie gospodarki odpadami. Mieliśmy najważniejszego posła, przewodniczącego podkomisji sejmowej do spraw monitorowania gospodarki, pana posła Arkita, i mieliśmy najważniejszego ministra od odpadów, pana ministra Janusza Ostapiuka. A więc nie tylko goście. W tej drugiej części oczywiście konferencyjnej mamy najlepszych ekspertów w kraju. Samego pana prezesa Krause z Poznania, na którym chcielibyśmy się wzorować. Paną dr Emilię Denbur z Politechniki Wrocławskiej. Mamy największe kancelarie, które chciałbym, żeby nasi samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad, nasi mieszkańcy zaproszeni na tą konferencję, nasi partnerzy z Głogowa, usłyszeli, jakie są trendy w Europie, w jakim kierunku pójdziemy w Polsce i utwierdzili się, że to, co robimy, no będzie wzorem do naśladowania przez cały kraj. Związek Gmin radzi sobie z narzuconymi zadaniami. W różnych samorządach wygląda to różnie, o czym mówił Janusz Ostapiuk z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Te samorządy, które od początku, czyli od roku 2011, przyjęły do wiadomości, że to jest proces długi, żmudny, trudny i trzeba go dobrze przygotować. Dzisiaj w gospodarce odpadami i są liderami, nie mają problemów i osiągają znakomite wyniki, rezultaty. Te samorządy, które czekały do połowy roku 2013, kiedy ustawa zaczęła obowiązywać, no jeszcze nie są w stanie nadążyć za tymi, którzy rozpoczęli 2 lata wcześniej. Normalne. Im ktoś miał więcej czasu na przygotowanie, ten był sprawniejszy, lepiej przygotował się, ale również lepiej wykorzystał dostępne środki. No, ja tu dzisiaj wspomniałem o tym, że Polkowice były na tyle sprytne, sprawne i szybko reagujące, że gdy Narodowy Fundusz posiadał pieniądze dotacyjne na rozwiązania odpadowe, to Polkowice skorzystały. No, ale pół roku później tych dotacji nie było, bo pula nie była niewyczerpana. Pula była określona i nie to, że na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, ale w trybie konkursowym pieniądze zostały wykorzystane. W tej chwili proponujemy różne inne formy pożyczki, mówię o pieniądzach krajowych. Pożyczki umarzalne, tanie pieniądze, ale to już nie są, nie są dotacje. Także z zakupami pojemników, z rozwiązaniami logistycznymi.
no, są dość znaczące na dzisiaj różnice w Polsce. Podobnie to się dalej przekłada się na poziomy zbierania, poziomy odzysku, recyklingu, a więc na te poziomy, które względem Komisji Europejskiej, względem Unii zdeklarowaliśmy się, że osiągniemy. Są gminy, dzisiaj zresztą tutaj padła liczba ze strony szefa związku lokalnego, które już są na poziomie roku 2020 i mówią, my już jesteśmy, zbieramy tyle, ile trzeba, ale są gminy, które są na poziomie 10%, 12%, a więc mają jeszcze 40% do zrobienia, więc ten gradient w ciągu tych 4-5 lat zrobić 40%, gdy za 2 lata zrobiło się 10%, to będzie trudny do osiągnięcia. Dużym wyzwaniem dla samorządów jest organizacja odbioru odpadów bio. O ile większość samorządów do tej pory skupiła się na odbiorze łatwiejszej części, czyli odpadów zielonych, o tyle odpady kuchenne ciągle pozostają wyzwaniem. To wyzwanie chce podjąć Poznań. Poznań buduje teraz instalację fermentacji selektywnie zbieranych bioodpadów, no bo trzeba powiedzieć, że tylko wtedy, jeśli bioodpady są selektywnie pozbierane, będą dobrej jakości i uda się z nich oprócz tego biogazu w procesie fermentacji wytworzyć też kompost dobrej jakości. Ten kompost będzie można przekazać mieszkańcom, to już nie będzie odpad. I właśnie Poznań, żeby to osiągnąć, wdraża teraz system selektywnego zbierania bioodpadów od mieszkańców w gospodarstwach domowych. Do tej pory w zabudowie jednorodzinnej były zbierane odpady ogrodowe i to było wprowadzone w workach, a teraz, ponieważ ten system workowy nie jest najlepszy, ponieważ pracownicy, którzy pracują w kompostowni, muszą te worki otwierać, no to zdecydowano się zmienić system na zbiórkę w pojemnikach i oprócz odpadów ogrodowych wytwarzamy też dużą masę odpadów kuchennych. I właśnie będzie ta zbiórka rozszerzona też o te odpady kuchenne i to od mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej całej i do tego jeszcze będą pilotażowo wybrane dwa sektory, tam jest sektorów w Poznaniu 23, ale dwa sektory miasta zabudowie wielorodzinnej, czyli w blokach i też będzie właśnie testowane. Będziemy patrzeć, jaki będzie też efekt, jakie będą poziomy, znaczy ilościowo, ile pozyskamy tych odpadów, jaka będzie jakość, czy też rzeczywiście będzie spełniało wymagania tej czystości do przetwarzania. To jest trudny odpad rzeczywiście, ale musimy też pamiętać o tym, że jeśli trafi on na składowisko, to będzie emitował metan, który jest 25 razy bardziej niebezpieczny od CO2. Jest to też odpad, który zawiera bardzo cenne składniki odżywcze, czyli w przypadku jego fermentacji możemy doprowadzić zarówno do odzysku energetycznego, jak i do odzysku istniejących tam składników odżywczych. Aby ten trudny odpad zbierać, Poznań testuje specjalne pojemniki. Będą tam stosowane, przetestowane już przez m.in. pracowników też zakładu, pojemniki takie przewietrzane, gdzie te odpady nie będą zagniwać, tylko one będą, cały czas będzie do nich docierać powietrze, będą takie otworki wywiercone z zewnątrz, specjalne takie pojemniki po prostu przeznaczone do zbiórki selektywnej bioodpadów, które zapewniają wymianę powietrza tam i że te procesy, które zachodzą, są tlenowe. Jeśli mamy procesy tlenowe, to nie mamy odorów i to jest właśnie ta różnica i dlatego wymaga to wprowadzenia takiej oddzielnego systemu zbiórki. Same pojemniki, one nie są, może są tam nieznacznie droższe od zwykłych pojemników, więc to nie jest jakiś tam wielki problem inwestycyjny. No myślę, że w tym kierunku trzeba iść. Musimy zrobić ten krok, bo inne państwa już dawno wprowadziły selektywną zbiórkę bioodpadów. My tu się ociągamy z tym, ale na pewno cała Europa zmierza w tym kierunku, że będziemy musieli bioodpady kuchenne i ogrodowe selektywnie zbierać. Drażliwą kwestią są opłaty za odbiór odpadów, które ponoszą mieszkańcy. Nieuniknione wzrosty cen wynikające z faktu, że nowoczesna gospodarka odpadowa kosztuje więcej niż system polegający na zwaleniu wszystkiego razem na hałdy, to dla samorządów nie tylko obciążenie związane z organizacją systemu, ale także fakt, że to samorząd obwiniany jest za wzrost cen. Ustawodawca widzi to tak. Gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości i porządku w miastach i gminach jest zadaniem samorządów od momentu, kiedy one powstały w nowym kształcie. Tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o to, że to jest zadanie, natomiast oczywiście, i mówię to jako były burmistrz również, jak zostałem burmistrzem i uświadomiłem sobie, że nie mogę być skuteczny w realizacji tego zadania, ponieważ w żaden sposób nie mogę wyeliminować śmieci, które się pojawiają w lasach. Dlaczego?
No dlatego, że 30% mieszkańców, około 30% obywateli naszego kraju w poprzednim systemie, który był bardzo sprawiedliwy, bo proszę zauważyć, że w tamtym systemie każdy powinien płacić za to, co wyprodukował. Czyli to był bardzo sprawiedliwy system, ale niestety nieskuteczny. Więc szukaliśmy nowego rozwiązania i okazało się, że sprawdzone zresztą w całym świecie, że najlepszym rozwiązaniem, żeby uszczelnić ten system i żeby ludzie chcieli do pojemnika wrzucić, a nie do lasu albo do pieca, no to jest system, którym obywatel poniesie opłatę za gospodarkę odpadami do samorządu, a samorząd za tą opłatę będzie zobowiązany zorganizować prawidłową zbiórkę, przetwarzanie tych odpadów. Tak jak tutaj dzisiaj mówimy o tym, że oczywiście jak najmniej tych odpadów ma iść na składowisko, jak najwięcej ma być odzyskane i zawrócone do gospodarki. No jeżeli mówimy o tej opłacie, to ta opłata powinna wynikać z poniesionych kosztów i to wyraźnie w ustawie jest zapisane, że samorząd musi kalkulować koszty, które ponosi na gospodarkę odpadami, te koszty dzielić później na mieszkańców i ta opłata nie może być wyższa. Za to mogą powstać takie obiekty, jak tutaj powstały, bo właśnie z tych pieniędzy te obiekty są finansowane. Oczywiście ten obiekt jest również finansowany i chwała tutaj samorządowi za to, że był jednym z pierwszych, w związku z czym utrzymał dużą dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Inne pieniądze jakieś pomocowe się pojawiły, włącznie z tym, że doświadczenia norweskie, które pewnie znakomicie merytorycznie pozwoliły tutaj dobrze przygotować ten obiekt już tak trochę przyszłościowo, jako bardzo nowoczesny do tego, żeby działał. I bardzo istotna kwestia. Takie obiekty jak ten, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, są tak naprawdę pierwszym ogniwem w tym, żebyśmy mogli skutecznie doprowadzać do wzrostu selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkaniec musi mieć dostęp od rana do wieczora do miejsca, w które będzie po sprzątaniu swojego strychu, otoczenia, w każdej chwili będzie mógł powiedzieć, nie będę czekał, aż ode mnie odbiorą, bo to oczywiście gmina czyni, ale ja dzisiaj chcę posprzątać, dzisiaj chcę wywieźć te odpady i nie pojadę do lasu, tylko pojadę do takiego punktu, oddam bez żadnej dodatkowej opłaty, a tutaj już będą wiedzieć, co z tym zrobić. Jeżeli za kilka lat nie będą mogły istnieć wysypiska, to odpady posegregujemy albo my sami, albo komuś trzeba będzie zapłacić, żeby to zrobił. Wpływ na wysokość opłaty mamy segregując samemu, ale powrót do wysokości opłat sprzed rewolucji śmieciowej jest niemożliwy. Oczywiście fabryki, które przetwarzają odpady, muszą kosztować. Najtaniej było i można było to zrobić za 4-5 zł od mieszkańca. Przewieźć odpady, złożyć na składowisku, ale ten system to już jest historia. W Unii Europejskiej i w Polsce już nie ma na to zgody. Odpady należy odebrać od mieszkańca w sposób posegregowany, różne frakcje, różnymi samochodami należy zawieźć do różnych fabryk, na różne instalacje. To jest praca ludzi, energia, poważne inwestycje, a tylko resztkę można zeskładować na tak zwanych starych składowiskach, co kiedyś było takie tanie. W odpadach jest mnóstwo surowców wtórnych i nie ma zgody w Unii Europejskiej, żeby to marnować. Dzisiaj powiedziano, że to jest nie tylko niezgodne z prawem, ale to jest niemoralne. Nawet powołano się na encyklikę naszego papieża w tym zakresie. Powiem o stawkach zapisanych w ustawie. Dla gospodarstwa domowego to jest stawka 71 zł. Od naszych 29 przy tak wysoko technologicznie posuniętym systemie to naprawdę wiem, że boli, ale nie jest dużo. Jeśli chodzi o obciążenie jednego mieszkańca, my obciążamy średnio mieszkańca, bo oczywiście możemy mówić o pewnej średniej na poziomie 7-9 zł, a ustawodawca mówi 31 zł na mieszkańca i są takie miasta w Polsce, które obciążają wyżej. My chcielibyśmy robić to w sposób jak najtańszy, ekonomicznie uzasadniony, ale też zgodny z pewną jakby to powiedzieć, dozą porządku. Chcielibyśmy to robić dobrze, ale oczywiście gospodarnie i te stawki dlatego u nas są kilkukrotnie mniejsze niż te dopuszczalne. Będziemy starali się, żeby to rosło jak najwolniej, ale dzisiaj gdybym powiedział, że to nie będzie rosło, to znaczy, że stawka, która już prawie 3 lata jest niezmieniana, że nie będzie zmieniana, to bym okłamał. Ale powiem z drugiej strony tak, jak zmienimy stawkę raz po przetargach, które pokażą nam, ile to kosztuje, to znowu będziemy chcieli kilka lat jej nie dotykać. A więc ja wiem, że to jest przykre, każdego to z nas boli, ale odpady i zagospodarowanie odpadów i to wszystko, co się w tej chwili i w Polsce, i w Europie dzieje, już nigdy nie będzie tańsze.
Aby to zrobić taniej, potrzebne są związki międzygminne, czasem nawet szersze niż Związek Gmin. Stąd porozumienie z Głogowem, którego prezydent także obecny był na uroczystości otwarcia. Niebawem także w Głogowie powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To, co Państwo posiadacie w Polkowicach, to tak naprawdę jest wzór do naśladowania w całej Polsce. W Głogowie stoimy przed także wyzwaniem zbudowania PSZOK-a nowego, nowoczesnego. Przypomnę, że mamy regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, która będzie służyła całemu regionowi, bo tak jest zaprojektowana, na taką ilość odpadów przygotowana. Jest to po prostu dobry przykład współpracy między samorządami. Nie rywalizujemy ze sobą pod tym kątem, tylko współpracujemy dla dobra mieszkańców. Po co każdy samorząd ma wydawać olbrzymie pieniądze na własne instalacje, które obsługując tylko małą liczbę mieszkańców będą po prostu nieekonomiczne. Jasne, że takie instalacje kosztują bardzo dużo pieniędzy. To są dziesiątki milionów złotych, ale one służą ochronie środowiska, służą wszystkim mieszkańcom i taka współpraca, mam nadzieję, będzie podawana też jako wzór dla innych samorządów w Polsce. Wysoka kultura segregacji jest efektem świadomości mieszkańców i przyjaznego mieszkańcowi systemu odbioru odpadów, ale to praca do wykonania w całej Polsce. Czy zatem ministerstwo przeznaczy środki na edukację w tym zakresie? Bo tu dla uzyskania efektu potrzebna jest zmiana mentalności każdego Polaka. Na edukację ekologiczną mamy naprawdę przyzwoitą ilość pieniędzy. Bardziej chyba nie potrafimy sobie poradzić z instrumentami, jakie elementy edukacyjne stosować, żeby docierać do różnych grup wiekowych. Był taki okres, że uparliśmy się, że będziemy edukować młodzież. Było mnóstwo programów do młodzieży. No bo jak dziecko będzie ojcu mówiło, czy babce, że tego nie wolno robić, to będzie nagle sukces. Postęp mizerny był. Potem zaczęliśmy edukować dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku. I rzeczywiście tu przyznaję pani rację, że nie jesteśmy zadowoleni i jak z różnego rodzaju ankiet wynika, to poziom świadomości społecznej, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, on werbalnie jest bardzo wysoki. To tak jak wręcz prawie jak po encyklice ostatniej papieskiej. Wszyscy wiemy, że musimy chronić środowisko. Jak dochodzimy do instrumentów, już takich bliższych rozwiązań, a czy naprawdę nie myjesz nigdy samochodu nad rzeką? To już jest zakłopotanie. Czy naprawdę odpady tylko wyrzucasz tam, gdzie trzeba? Czy naprawdę twój pies nie robi kupy na trawniku? To jest wszystko ochrona środowiska. To zaczynają być kłopotliwe minki, uśmieszki, o Jezu, no tam, 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 tam. Także te programy edukacyjne są również centralne, ale cały czas mam niedosyt. Ja nadzoruję również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Mam niedosyt co do skuteczności wyboru programów i docierania do społeczeństwa, w konsekwencji do efektywności tego programu. O kwestiach związanych z gospodarką odpadami rozmawiali fachowcy, m.in. profesor Andrzej Jędrczak z Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Anna Larsson o systemie obowiązującym w Szwecji i Norwegii, dr Emilia Den Boer z Politechniki Wrocławskiej o kwestii odbioru odpadów bio, a o zmianach w przepisach dotyczących związków międzygminnych mówił dr Krystian Ziemski. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przygotowana przez Krzysztofa Krause, prezesa zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami w Poznaniu. Praktyk, który równocześnie udoskonala system i chętnie się ze swoimi doświadczeniami dzieli. Ja lubię patrzeć na odpady i nawet jak kilkanaście lat temu patrzę na zdjęcia, kiedy z rodziną, a mam czwórkę dzieci, byliśmy na przykład w Irlandii, to synkowi, który dzisiaj ma tam 32 lata, kazałem się ustawiać przy kontenerach, jak to ładnie robią w Irlandii, a dzisiaj my tak samo robimy. Więc warto na to popatrzeć, na te przykłady zachodnie i dlatego też przyjechałem tutaj do Polkowic, popatrzeć, co u Was jest fajnego i też będę starał się to zaszczepić w Poznaniu. Wdrażanie przepisów zapisanych w ustawie rodzi refleksje i na bazie doświadczeń pomysły na ich poprawienie. Ważnym jest to, ustawa o odpadach mówiła o tym, że musi być, że może minister dać rozporządzenie dotyczące wytycznych w zakresie segregacji odpadów. Ja twierdzę, że urosła sprawa do tego momentu, że trzeba dać wytyczne, a wytycznymi jest to na przykład, że nie może być zbierania bioodpadów w workach. Dlaczego? Bo te odpady się po prostu nie nadają do dalszej produkcji na kompost. I tak samo nie może być sytuacji, kiedy zbieramy na przykład w workach opakowania szklane. To jest niebezpieczne dla ludzi i to powinno być zniesione, na pewno.
Warto mieć świadomość, że każda wyrzucana rzecz do odpadów zmieszanych musi przejść przez ręce segregującego człowieka w sortowni. Ta praca obok innych uciążliwości może być po prostu niebezpieczna, jeżeli wyrzucamy na przykład szkło, rozpuszczalniki lub jakieś substancje żrące. Odpady problemowe powinny trafić do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który w Polkowicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 19, a w soboty od 10 do 15.